Manko z tej strony, 19 kurs na 83. Dzisiaj jest ładna pogoda, co postanowiłem sobie nagrać na dworze. Otworzymy sobie dzisiaj kolejne 10 zaszetek z boksa. Weźmiemy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tej strony i dwa, trzy, cztery, pięć z tej strony. Wczoraj nam się trafiła karta Scandinavian Star. Mam nadzieję, że dzisiaj też nam się coś fajnego trafi. Mamy 10 saszetek, saszetek Nordic Edition, zapomniałem dodać. I jedziemy. Jedziemy z pierwszą. Co my tu mamy? Aubameyang, Borussia Dortmund. Mamy Suchy, Basel. Mamy Herb Bayernu Monachium. Mamy, czekajcie, co tu mamy? Want to watch Strotman. Mamy Inventiveness. Zobaczcie, wczoraj trafiliśmy Inventiveness Neymara. Dzisiaj mamy Jesse Rodriguez'a. Czekajcie sobie raz, może o tak się położymy. I mamy na koniec kartę zwykłą, czyli Glenn Johnson, Liverpool. Jedziemy z następną saszetką. Alves, Barcelona. Mamy drugi herb Olympiakosu. Szewczuk. Czy jakoś tak. Mamy fans favorite John Terry, Jagoev i na koniec Juan Fran z Atletico Madryt. Jedziemy z kolejną, trzecią. Cóż nam się tutaj chowa? Evra, Florencji, Keita. Mamy coś odwróconego. Grosskreutz, Kakitani. I na koniec mamy Game Changer Benzema. Jest, super. Super trooper. Ja to mówię. Co postawimy go? Chociaż wolałbym trafić tego Game Machine, ale Benzema też jest super. Tosic, CSKA Moskwa. Sergio Ramos, Real Madrid. Mamy Mastera Char z Bazylei. Mamy fans favorite Kisling. Weinderfeller i na koniec mamy Limę. Kolejna saszetka. Bender, Master. Co? To jest Sven Bender, a to jest Lars Bender z Leverkusen. Już się kurde myślałem, że jest jakoś ten jakiś fake albo coś. Jimenez. Mamy eksperta Ashley Cola. Położymy się tutaj. Waclik. I na koniec Serrero z Ajaxu. Kolejna saszetka, szósta. Rafinha, Bayern. Melo, Galatasaray. Mamy Mastera Gaitana z Benfiki. Navas.
Manchester City. Fans favorit Buffon. I na koniec Henderson z Liverpoolu. Jedziemy, siódmą saszetkę, kolejna saszetka, siódma. No dawać jakieś karty skandynawskie, typu master skandynawski, nie master, tylko double trouble. Kurzawa, Monaco. Mamy Slimani, Sporting. Want to watch Hong Ming-son. Want to watch tutaj. Kaya, Galatasaray. Muslera. I na koniec Castro, Bayer Leverkusen. Ósma zeszedka. Garcia, Rakicki, mamy herb Romy, herby to są, o. Mamy La Decime z Real Madrid, mamy drużynę, może sobie tak postawimy, o. Nytnik i na koniec mamy Wendela z Bayeru. Przedostatnia saszetka. Doktor Adam do mnie pisze. Salah. Mamy mastera Abidala. Kolejnego mastera Oscara z Chelsea. Mamy Rising Star Konate. Chediu. I na koniec Felipe Luis. I ostatnia saszetka na dzisiaj z tego boksa. Coś my tu mamy. Kiestan. William. Mamy herb Liverpoolu. Mamy Matuidi. Coś odwróconego to na koniec. Jeremy Mathieu z Barcelony. I na koniec mamy Defensive Rock Matt Hummels. No, unboxing w miarę fajny, ciekawy, chociaż nie powiem, że zamiast na przykład Inventi Benes, czy tam Eksperta, czy Ladestimy, bym wolał Double Trouble nordyckiego, albo nie wiem, Goal Machine, czy Skandynawian Star, nie? Bo zobaczcie, tu jest kolejny na ręce kart bazowy, to są powtórki, wszystko. Z kart specjalnych trafiliśmy jedną kartę Defensive Rock. Jest to Matt Hummels. Cztery herby. Herb Liverpoolu. Romy. Olympiakosu. I Bayernu. Dwie karty Want to Watch. Czyli jest to Hong Min-son i Strootman. Trzy karty Fans Favorite. To jest Buffon, Kiesling i John Terry. Pięć masterów. Oscar, Abidal, Gaitan, Bender i Char. Jednego Risinga. Jest to Konate. Z takich lepszych kart to Expert Ashley Cole. Game Changer Benzema. To jest ostatnia karta moja. Nie, jeszcze jednego mi brakuje. Inventi Benes James Rodriguez. Czy James Rodriguez? Mówię, ja jak mówię.
i La Decima, jest to drużyna Realu Madryt. Także ja Wam dziękuję, jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszam jutro. Jutro kolejny filmik z dalszego unboxingu Boxa Nordic Edition. Także co, pozdrawiam i do jutra. Cześć, trzymajcie się, hej!